Ой, мама моя, третья полиция. Полиция, значит? Треба ще научить мовить по-російську. No, moi drodzy, pod takim dziwnym kątem w samochodzie rozpoczynamy kolejną przygodę, a mianowicie jedziemy na północ Estonii zwiedzić fantastyczne miejsca. No, moi drodzy, jesteśmy w Kalaste, nieplanowany taki stop trochę, ale fajna miejscowość, niewielka, patrzę przy samym jeziorze Pipse. I to jest największe jezioro bodajże w Europie, które znajduje się pomiędzy dwoma krajami. No i mała miejscowość, po prostu tutaj, tak jak przyjeżdżałem przez te małe miejscowości, to jest pusto, nikogo tutaj nie ma. Takie sowieckie budynki sobie są i gdzieniegdzie widać jakieś starsze osoby, które przechodzą. Obok gdzieś tam się przemykają, tak jak na przykład ten pan tutaj za mną, i ta przestrzeń tutaj mnie rozwala dosłownie, że tutaj jest tyle tej przestrzeni, jest dużo miejsca. O, tam na przykład ktoś, no nie widać, może pani jedzie rowerem, ale tak ładnie zagospodarowana sowiecka spuścizna, tak można powiedzieć. Wielki ten plac, zobaczcie, tutaj wydaje mi się, że właśnie to jest czasów takich sowieckich, bo te budynki gdzieś tam na takie wyglądają, ale w otoczeniu też są, o, takie. Pierwszy raz widzę murowany budynek. No i dochodzimy tutaj do miejsca, które zwabiło moją uwagę, mianowicie do tego jeziora. Bo tutaj już granica pomiędzy Estonią a Rosją przebiega właśnie w poprzek tego jeziora, które, tak jak powiedziano mi wczoraj w Tartu, wygląda jak morze, po prostu jest tak wielkie, ponieważ nie widać drugiego brzegu tego jeziora. No, jesteśmy w tej miejscowości, ja doszedłem razem z wami już nad to jezioro i powiem wam, że no, wygląda to spektakularnie. Jesteśmy na takim niewielkim klifie kilkumetrowym, no i nie widać brzegu dalej, nie widać kompletnie brzegu, nie widać. Super, super. Bardzo mi się podoba. Przechadzam się po tej miejscowości i ten sklep z meblami nieczynny. Tutaj kolejny budynek, też totalnie opuszczony, rozwalony, nikogo nie ma. I powiem wam, że w Kalaste czas zatrzymał się na roku 2018-2019, ponieważ taki mamy tutaj znak, widzicie, 2018-2019. Zanim przyjechałem do Estonii, to wszyscy mi mówili, że tutaj jest darmowe Wi-Fi, które jest wszędzie. No to jestem na placu, w mieście, w tym małym, i co? Nic nie widać, żeby było Wi-Fi. Nie ma żadnego Wi-Fi. Dobry PR może ma ta Estonia, że jest takim niebem cyfrowym, ale No, trochę tutaj psy szczekają, wiecie czym. I tam gdzie PTU i wysadzicie. Ale ja do Silema, spodku snimaju in Silema, a potem Narva. A, сначала to все. Okej. Все, давай, да мы справимся, не надо. Okej. Okay. Okay. Так, иди, садись, тетка. Подожди ты. Ой, как хорошо. Все? Все. Ой, спасибо вам большое. Я не говори по-русски, немножко. Ага, все. Вот красный цвет горел, он поехал. Вот это я не знаю, надо же. Так, и теперь поворачивайте вот здесь, вот за красной машиной. Красная машина. Да, 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 да.
А можно? Можно, да. Здесь остановлю. Ой, молодой человек, большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья. Яблоки, давайте я вам положу. Один яблоко, один яблоко. Один, два яблока. Давай, 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 давай. Сейчас их у меня много. Один, два яблока. Подожди. Вот. Мы что-то разъездили. Ой, мама моя, третья полиция. Полиция, значит, кто-то. Не очень. О, хорошо, хорошо. Не-не-не, давай, господи. Тут маленькая. Да ладно, какие есть, если бы хорошие были. Нет. Ну, сарай, ногтями. Куда положить? Ой, это сейчас еще. Давай, 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 давай. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Jezusie, ale się nastresowałem z tymi kobietami. Sympatyczne bardzo, ale dosłownie nie wiedziałem, co mówić po tym rosyjsku. Trzeba się nauczyć mówić po rosyjsku. Tak jak kiedyś byłem we Francji bodajże, jeździłem autostopem, jak miałem 19 lat, to spotkałem takiego gościa, który mówi w kilku językach i ja po prostu jak ten głupek siedziałem z tyłu w samochodzie, który łapaliśmy, a on siedział z przodu i rozmawiał z kierowcami. No i się nauczyłem tego angielskiego po jakimś czasie, ale teraz z tym ruskim tutaj trzeba się nauczyć po rosyjsku mówić dosłownie, to jest moje postanowienie, żeby się nauczyć po rosyjsku i pojeździć po tych krajach tutaj postsowieckich. No sympatyczni ludzie, te panie świetne były, ale ja czuję, aż się spociłem dosłownie z tego stresu z rozmawiania z nimi po rosyjsku, no kosmos. No i jestem. W Stylime, tam miasto, było miastem ukrytym, tajemniczym. Tak jak było wiele miast w byłym Związku Radzieckim, to tak właśnie wszystko stoi. To tak właśnie było i tutaj jesteśmy w centrum teraz tego miasta, które wygląda dość, no pięknie, pięknie, bo jesteśmy nad morzem, nad Bałtykiem. Coś tu mi się trzęsie cały czas, tak czuję, nie wiem, coś mi się trzęsie. Jesteśmy, tam jest Bałtyk, po tamtej stronie jest Bałtyk, a tutaj po tej stronie jest piękna promenada, ale najpierw pójdźmy nad Bałtyk i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. To było ukryte miasto. Ludzie, którzy tutaj byli, to po prostu tu pracowali. Tutaj był bodajże, wydaje mi się, że jakiś taki konglomerat nuklearny, militarny, coś w tym stylu. I tylko specjalne, znaczy inżynierowie jacyś, te osoby, które tutaj pracowały, to mogły tu mieszkać. Teraz to jest miasto otwarte, normalne. Zobaczymy, jak te jabłka od pań smakują. Pysznie. I moi drodzy, powiem wam, że dziwnie się podróżuje po sezonie. Tak się je jabłko, że się zostawia tylko ten kawałeczek. A jaki ten? Tylko tyle jest. I jego można wrzucić wszędzie. Ta aleja, którą idę teraz, no, jest całkiem, całkiem spoko. Te budynki tutaj definitywnie są budynkami sowieckimi. W taki sposób zostały tutaj rozmieszczone, zobaczcie. Wielkie budynki. I ta promenada prosto, o promenada to jest właściwie, prosto do morza. Coś pięknego. Wdrapałem się na szczyt świata. Jestem w Stylime na schodach. Tam jest morze. Piękna promenada.